Odebrali nam wolność, ale nie mogą odebrać nam talentów. Osiągamy sławę za granicą bez pytania ich o zgodę. Mówiła Helena Modrzejewska, wybitna polska aktorka dramatyczna, która w 1876 roku wyemigrowała do Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. W tych słowach Modrzejewska opisywała losy tysięcy Polaków, którzy często w dramatycznych okolicznościach opuszczali zajętą przez zaborców i pozbawioną własnej państwowości ojczyznę i wyruszali w świat w poszukiwaniu możliwości kształcenia, pracy i osobistej wolności. Wielu z nich wspaniale przysłużyło się nowym, przybranym ojczyznom, pozostawiając w najdalszych zakątkach świata ślady polskiego geniuszu. To oni, budowniczowie świata, dzięki swoim talentom, edukacji i pracy, przyczynili się do rozwoju światowej nauki i techniki, a efekty ich działań są podziwiane do dziś. Wkładając bilet do kasownika podczas podróży komunikacją miejską, niewiele osób pewnie zastanawia się nad tym, kto i kiedy wynalazł to urządzenie. Jak się okazuje, twórca pierwszego kasownika był także autorem wynalazków z dziedziny kolejnictwa, łączności, rachunkowości oraz maszyn liczących, w tym m.in. semafora i gazomierza, czyli urządzeń służących człowiekowi od bardzo wielu lat. Tym wszechstronnym wynalazcą był Jan Józef Baranowski, polski inżynier, językoznawca, ekonomista oraz finansista z kręgu wielkiej emigracji. Jan Józef Baranowski przychodzi na świat 7 września 1805 roku w Śmiłowiczach na Mińszczyźnie. Jako syn polskiego szlachcica Marcina Baranowskiego oraz Marianny z domu Szalkiewicz. Niewiele wiadomo na temat jego dzieciństwa. Naukę rozpoczyna w konwikcie szlacheckim prowadzonym przez księży misjonarzy z klasztoru w Śmiłowiczach. Konwikt był czymś na wzór dzisiejszych szkół z internatem. Następnie kontynuuje edukację w gimnazjum klasycznym w Mińsku, które kończy w wieku lat 16, wykazując zarówno zdolności do języków obcych, jak i do przedmiotów ścisłych. W 1825 roku wraz z ukończeniem studiów na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Wileńskiego rozpoczyna studia na Wydziale Prawa, które kończy w 1828 roku. Jeszcze tego samego roku, dzięki znakomitej znajomości języka francuskiego, zostaje zatrudniony w Biurze Korespondencji Zagranicznej Banku Polskiego. W tym okresie Jan niespecjalnie interesuje się działalnością towarzystw polityczno-patriotycznych. Uchodzi za raczej cichego, młodego człowieka, całkowicie oddanego swojej pracy. W tym czasie sytuacja polityczna nie jest dla Polaków korzystna, zwłaszcza w zaborze rosyjskim. Postanowienia Konstytucji Królestwa Polskiego są stale łamane przez rosyjskie władze, zwiększają się represje, szerzy się cenzura. W 1830 roku wybucha powstanie listopadowe. Jan bierze w nim udział jako ochotnik. Po 2 latach od rozpoczęcia pracy w Banku Polskim rezygnuje z niej na rzecz wzięcia udziału w walce. W swoim pamiętniku opisującym początek powstania listopadowego jego inicjator Piotr Wysocki pisze: młodzież porwała karabiny, nabiła je i pędem błyskawicy skoczyła za dowódcą. Było nas 160 kilku. W tej właśnie grupie znalazł się Jan Józef Baranowski. Wówczas nie zdawał sobie jeszcze sprawy, że udział w powstaniu na zawsze rozdzieli go z ojczyzną. Pod Grochowem Baranowski przystępuje do Korpusu Gidów pod dowództwem Jana Zygmunta Skrzyneckiego. Bierze udział w wielu bitwach powstania, w tym w tej najbardziej krwawej, o Olszynkę Grochowską. Następnie wcielony zostaje w szeregi 5. Pułku Ułanów imienia Zamoyskich. 21 października 1831 roku powstanie listopadowe upada. Chwilę przed upadkiem oddział Baranowskiego wycofuje się do Austrii, gdzie zostaje całkowicie rozbrojony, a żołnierze internowani.
1 listopada 1831 roku pod wpływem europejskiej opinii publicznej car Mikołaj I ogłasza amnestię pozwalającą uczestnikom powstania na powrót do kraju. Jego zgoda nie obejmuje jednak uczestników Nocy Listopadowej, inicjatorów powstania, do których zalicza się również Jan Józef Baranowski. Skazany na emigrację, Jan za kraj swego zamieszkania obiera Francję. Odmawiając zasiłku od rządu, zaczyna pracę jako handlowiec i bankowiec w domach handlowych takich miast jak Grę czy Lyon. Poczta, panie Baranowski. Dziękuję, Gustawie. Proszę przekazać panu Nowickiemu, że będzie mi dziś potrzebny po godzinach. W 1837 roku wyjeżdża do Paryża, w którym postanawia osiedlić się na stałe. W Paryżu pracuje jako kasjer w banku Jelski, Dissart et Compagnie. Jego przełożonym jest Ludwik Jelski, niedawny prezes Banku Polskiego, pod skrzydłami którego Baranowski pracował również w Polsce przed powstaniem listopadowym. Po likwidacji banku Baranowski podejmuje pracę jako inspektor rachuby kolei Paryż-Rouen-Havre. Opracowany przez niego na potrzeby tej firmy system rachunkowo-księgowy zostaje wysoko oceniony i wdrożony również przez inne francuskie towarzystwa kolejowe. Monotonna praca buchhaltera nie spełnia jednak jego ambicji. W roku 1848 rezygnuje z pracy, by poświęcić się całkowicie działalności wynalazczej. Zafascynowany mechaniką, Jan od tamtej pory zaczyna realizować serię pomysłów na różnego rodzaju wynalazki i patentować je. W ciągu blisko 30 lat pobytu we Francji uzyskuje łącznie 17 patentów na urządzenia z dziedziny kolejnictwa, rachunkowości i łączności. W 1848 roku Baranowski konstruuje kasownik biletowy, wówczas nazywany machiną do kontrolowania wszystkich taryf dróg żelaznych we Francji. Urządzenie służące do potwierdzenia dokonania opłaty za przejazd zostaje docenione przez Francuzów, a wkrótce rozprzestrzenia się niemal na całym świecie. W rok później, na wystawie krajowej w Paryżu, Polak zostaje nagrodzony medalem ministra robót publicznych Francji. Otrzymuje również złoty medal francuskiego towarzystwa zachęty do wynalazczości. Po pierwszym sukcesie Jan nie spoczywa na laurach. W roku 1849 patentuje maszynę do liczenia głosów. W międzyczasie tworzy również gazomierz i ulepsza swój pierwszy wynalazek, dodając do urządzenia kontrolującego bilety także funkcję ich druku. Maszyna może wydrukować w kolorze nawet 5000 biletów podczas godziny. Wynalazek ten zostaje doceniony na pierwszej światowej wystawie w Londynie w 1851 roku, gdzie Baranowski otrzymuje Prize Medal. Prawdziwą międzynarodową sławę przynosi mu jednak inny wynalazek – semafor, czyli automatyczne urządzenie służące do sterowania ruchem kolejowym. Rozumiesz pan? To jest system całkowicie automatyczny. Zupełna rewolucja. To zmieni oblicze światowej kolei. Potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa stale nasilającego się ruchu pociągów jest w połowie XIX wieku nagląca. Rozwiązanie Baranowskiego, nazwane wówczas Senial Baranowski, polega na automatycznym uruchamianiu, a następnie wyłączaniu sygnału po przebyciu pewnej odległości przez jadący pociąg. Była to zmieniająca położenie kolista tarcza ostrzegająca maszynistę, że droga jest już zajęta przez inny pociąg. W 1871 roku kończy się wojna francusko-pruska. Na Francję zostaje nałożony obowiązek spłacenia ogromnej rekompensaty pieniężnej za straty wojenne na rzecz Niemiec. Dla Baranowskiego jest to kolejna okazja do popisania się swoją pomysłowością. Lata spędzone na pracy w banku pozwalają mu na opracowanie nowatorskiego planu finansowego,
który zakłada rozwiązanie w postaci pożyczki rządowej połączonej ze spłatą długu przez Francję za pomocą różnego rodzaju usług, przykładowo urbanistycznych bądź architektonicznych. Jak podaje ówczesny tygodnik ilustrowany Kłosy, minister finansów po otrzymaniu projektu natychmiast własnoręcznie wypisuje Baranowskiemu list z podziękowaniami. Projekt zostaje zaakceptowany i wdrożony, jednak list z podziękowaniami to wszystko, co Polak otrzymuje za swoją pomoc. To nonsens. To kompletny nonsens. Ci ludzie nie mają za grosz honoru. Co za podłość, co za skąpstwo i brak taktu. A niech ich wszyscy diabli. Zawiedziony Baranowski opuszcza Francję w 1872 roku, przenosząc się do Londynu. W stolicy Anglii polski wynalazca obiera całkowicie odmienną drogę kariery. Podejmuje pracę podsekretarza Towarzystwa Literackiego Przyjaciół Polski, organizacji, której celem jest mobilizacja brytyjskiej opinii publicznej wokół sprawy polskiej po stłumieniu powstań narodowych. Żyjemy w czasach, gdy na żywym ciele naszej ojczyzny mieczami wyrąbano nowe granice państw i narodów. Kolejne pokolenia sprawdzają, czy odpowiednio uzbrojona pięść wydrze caratowi ustępstwa, zagwarantuje ich utrzymanie. A jednak mimo klęsk naszych, szanowni państwo, wciąż wierzę, że niepodległa demokratyczna Republika Polska leży w odległości uzbrojonego ramienia. Baranowski okazuje się być człowiekiem bardzo wszechstronnym, znany ze swej doskonałej umiejętności posługiwania się wieloma językami, zaczyna wydawać słowniki. Pierwsza wydana przez niego pozycja to Vademecum języka francuskiego. Później w 1880 roku ukazuje się słownik polsko-angielski dla Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii oraz słownik angielsko-polski dla Brytyjczyków mających chęć nauczyć się języka polskiego. Przy pracy nad nim konsultował się wielokrotnie z Józefem Ignacym Kraszewskim. Baranowskiemu nie była również obca chęć niesienia pomocy potrzebującym. Wspierał powstałą w 1862 roku w Paryżu organizację Czci i Chleba, mającą na celu zapewnienie dobrobytu uchodźcom politycznym, pomoc w edukacji polskiej młodzieży i wspieranie wdów po żołnierzach będących ofiarami wojny. Jan Józef Baranowski zmarł 30 marca 1888 roku w Londynie w wieku 82 lat. I choć za życia nazywano go wielkim poliglotą, wynalazcą znad Wisły oraz ojcem wynalazczości kolejowej, dziś pamiętają o nim głównie historycy techniki. Pod koniec życia Jan zadbał jednak o upamiętnienie swojego dorobku. W tym celu w roku 1885 przesłał do Ossolineum we Lwowie obszerny zbiór dokumentów, które dotyczyły jego wynalazków. Obecnie dokumentacja ta znajduje się w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich we Wrocławiu oraz w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kurniku. Gazomierz, kasownik, semafor czy maszyna do kontroli rachunków. Dziś nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele otaczających nas urządzeń lub ich prototypów opracował ten zapomniany geniusz. W roku 2011 w celu upamiętnienia Jana Józefa Baranowskiego Poczta Polska wyemitowała znaczek z podobizną tego wynalazcy w ramach serii Polacy na świecie. Znaczek o nominale 3 zł przedstawia Baranowskiego wraz z jednym z jego wynalazków, maszyną do liczenia, opatentowaną w roku 1849.